Czy zastanowilibyście się nad kupnem nowych dżinsów, gdyby ktoś Wam powiedział, że mogą powodować raka? Jeżeli kupujecie żywność, to tak naprawdę cały skład znajdziecie na opakowaniu, natomiast w przypadku odzieży sprawa wygląda zupełnie inaczej. tysięcy syntetycznych chemikaliów używanych jest w przemyśle odzieżowym, z czego niestety większość jest endokrynnie czynnych lub kancerogennych. I uwaga, 2000 z tych 8000 nie mogą być nigdy wypłukane z odzieży. I tak, gdy są usuwane, te pozostałe zatruwają one rzeki, morza i środowisko i gleby, ale nie tylko. Te chemikalia występują tak naprawdę w każdym etapie produkcji i ostatecznie kończą w gotowym produkcie, który możecie kupić i znaleźć na półkach sklepów z konwencjonalnymi rzeczami, które nie mają certyfikatów. I teraz, podając dwa konkretne przykłady na szybko z życia, z którymi na pewno każdy z nas ma do czynienia na co dzień, gdzie znajdują się chemikalia? Po pierwsze, bawełna konwencjonalna. Produkcja, a w sumie to uprawa bawełny konwencjonalnej, pochłania aż 25% zapotrzebowania na środki owadobójcze. I jeżeli kupicie rzecz, najczęściej z sieciówki, bo jest ona, nie oszukujmy się, gorszej jakości, z bawełny konwencjonalnej i na metce widnieje skład 100% bawełna, to niestety prawdopodobnie ta rzecz zawiera od 75% do 80% bawełny, a pozostałe 20 do 25% są to barwniki i substancje pomocnicze. Drugim przykładem są dżinsy. Dżinsy są niebieskie dzięki syntetycznemu barwnikowi indygo. Kiedyś były farbowane środkami naturalnymi, ale aktualnie z racji tego, że jest taniej i szybciej, barwi się je syntetycznym indygo. I ten barwnik, syntetyczne indygo, powstaje z koktajlu toksycznych substancji, w których m.in. zawiera się formaldehyd. A wiecie, do czego jeszcze używa się formaldehyd? Do balsamowania zwłok, ale o formaldehydzie będzie w dalszej części filmu. I oczywiście nie ma bezpośredniej korelacji rak równa się bluzka z sieciówki, ale istnieją wystarczające dowody na to, że substancje toksyczne, które są używane w ciuchach, mogą powodować poważne problemy zdrowotne. I tak na przykład pracownicy, którzy na co dzień mają styczność z tymi chemicznymi substancjami, które są w ubraniach, mają dużo wyższe ryzyko zachorowania na raka i jest to potwierdzone badaniami naukowymi i obserwacjami, a po drugie w najlepszym wypadku kontakt z tymi substancjami przez skórę może powodować alergie skórne i kontaktowe zapalenie skóry. I tak w 2012 roku Greenpeace wypuścił raport i okazało się, że największe marki odzieżowe, surprise, surprise, takie jak Zara, H&M, Levi's, Mango, Calvin Klein, mają w swoich produktach toksyczne substancje, takie jak NPF, talany i aminy, ale o tych substancjach później. Tymczasem wypiszę Wam, w ilu procentach próbek z danych marek znaleziono te ftalany, aminy i NPE, o których porozmawiamy później. Pewnie teraz część z Was myśli sobie, że ten raport jest sprzed 9 lat i w ogóle stara, o czym tu gadasz, mamy 2021 rok. Ale pomyślcie sobie, to nie jest raport z XIX wieku, tylko to jest raport sprzed zaledwie niespełna dekady. Te rzeczy, które zawierały ftalany, aminy i NPE, można było sobie po prostu kupić. Były na półkach w sklepach i były dopuszczone do użytku w Unii Europejskiej, nie w Bangladeszu. To tyle teorii, a teraz prześledźmy, na co zwracać uwagę i gdzie mogą znajdować się jakie substancje toksyczne. Po pierwsze, DMF, którego rozwinięcie brzmi tak i niestety nie jestem w stanie go wymówić, ale poradzimy sobie z tym inaczej. Dimetyloformamid. DMF może znajdować się w akrylu, który jest tańszym zamiennikiem wełny, ale nie ma z wełną nic wspólnego, ale to nie o tym film. I DMF w bezpośrednim kontakcie ze skórą może powodować poważne uszkodzenia wątroby i inne niekorzystne skutki zdrowotne, co zostało wykazane w badaniu. Widzieliście kiedyś, gdy kupiliście jakąś nową rzecz, informację, w sumie ostrzeżenie na etykiecie, prać z podobnymi kolorami, uwaga, może farbować?
Otóż w barwieniu konwencjonalnym tylko 65% barwnika zostaje w materiale, a 35% jest wypłukiwane najczęściej podczas pierwszych prac. Barwniki azowe, które są bardzo powszechnie stosowane w barwieniu konwencjonalnym, uwalniają aminy aromatyczne. Choć nazwa aminy aromatyczne jest niewinna, to tak naprawdę te aminy powiązane są z rakiem, a konkretniej mówiąc z rakiem pęcherza moczowego. I w 1992 roku zostało przeprowadzone badanie na temat amin aromatycznych. I w następie wykazano, że aminy, niektóre rodzaje amin aromatycznych, mogą powodować dramatycznie podwyższone ryzyko zachorowania na raka pęcherza. I w praktyce okazało się, że 100% pracowników, którzy pracowali w pewnej farbiarni w Niemczech, zachorowało niestety na raka pęcherza moczowego. Ciemne kolory, takie jak brązowy i czarny, niestety zawierają prawdopodobnie wyższe stężenie PPD, a PPD w kontakcie ze skórą może powodować alergię skórną i to kontaktowe podrażnienie skóry. Dlatego jeżeli kupujecie coś czarnego lub brązowego lub ciemnego, warto to wybrać nie raz, ale więcej razy przed ubraniem. I powrócimy teraz na chwilę do indygo. Tak jak już wcześniej powiedziałam, syntetyczny barwnik indygo powstaje z koktajlu, który zawiera m.in. formaldehyd. I formaldehyd nie tylko negatywnie oddziaływuje na człowieka, ale też na środowisko. Szacuje się, że 20% ogólnoświatowego przemysłowego zanieczyszczenia wód wynika z farbowania i obróbki tekstyliów, a 70% rzek i jezior, które są zanieczyszczone w Chinach, są zanieczyszczone przez wypuszczanie miliardów litrów zanieczyszczonych ścieków, które powstały w wyniku farbowania i obróbki tekstyliów. Ftalany można znaleźć m.in. w wodoodpornej odzieży, jak na przykład plastikowe płaszcze przeciwdeszczowe, ale też w ekoskórze. Ftalany powiązane są z problemami zdrowotnymi u dzieci, których matki w trakcie ciąży były narażone na nadmierne wdychanie tych substancji, czyli ftalanów. I w badaniu wymieniono dwa negatywne skutki zdrowotne, myślę, że jest ich więcej, ale skupmy się na tym, co zostało wymienione w tym konkretnym badaniu, na które się teraz w tym momencie powołuje. Po pierwsze, zwiększają ryzyko zachorowania na astmę u dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Po drugie, zmniejszają IQ u dzieci o 7 punktów procentowych i w badaniu było napisane, że te 7 punktów procentowych może być kluczowe, jeżeli chodzi o naukę i przyszłą pracę zawodową. I wydaje się, że ftalany wpływają w jakiś bliżej nieokreślony sposób na produkcję hormonów i ostatecznie mogą doprowadzić nawet do uszkodzenia układu nerwowego u dzieci. Oprócz tego, już zostawmy dzieci w spokoju, ftalany pogarszają jakość nasienia u mężczyzn. I warto o tym wspomnieć, że ftalany nie występują tylko w odzieży, ale też są bardzo popularne, w sumie nie są popularne, bo nikt nie wie, że tam są, ale występują też we wszelkich zapachach. Jeżeli kupujecie jakiś zapach typu Breeze albo perełki zapasowe i zapachowe do pralki i na składzie jest napisane, nie jest wymienione, co jest substancją zapachową, że jest to na przykład olejek cytrynowy, coś tam, tylko jest napisane po prostu perfum, to lepiej tego nie kupujcie, bo na 99% taka rzecz zawiera ftalany. Warto też rozsądnie wybierać wszelką odzież elektrostatyczną, antystatyczną, ognioodporną, plamoodporną, niegniecącą się, ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że taka odzież od nowości zawiera podwyższone stężenie NPE, NPE, triklosanu i formaldehydu, ale dobra, po kolei, bo przed chwilą powiedziałam litanię bardzo dziwnych słów, więc NP i NPE udowodniono, że są wchłaniane przez skórę i przeprowadzono badania na gryzoniach. I u gryzoni mogą powodować problemy reprodukcyjne lub wady rozwojowe. Niestety badania na ludziach nie są rozstrzygające póki co. Triklosan natomiast powoduje wyższe ryzyko zachorowania na raka wśród pracowników, którzy pracują z nim na co dzień, na przykład w farbiarniach. I teraz powróćmy do formaldehydu. Wcześniej powiedziałam, jak oddziaływuje na środowisko, teraz skupmy się na ludziach. Formaldehyd jest wdychany przez drogi oddechowe i może powodować duszności, bóle głowy, katar, kaszel i generalnie problemy z układem oddechowym. Ale jeżeli mówimy coś na temat formaldehydu, to żeby nie pozostawić Was w tym filmie z samą teorią, opowiem teraz konkretny przykład sprzed kilku lat z konkretną marką, której ubrania zawierały formaldehyd. I były to, uwaga, staniki Victoria's Secret, kumacie staniki, czyli coś, co jest najbliższe naszemu ciału.
to nie był płaszcz przeciwdeszczowy, tylko stanik. I te staniki były przedmiotem wielu skarg wśród użytkowniczek, wśród kupujących. I had the welt and the very red hot to the touch, extremely inflamed, like blistery. It itched profusely. I was just utterly sick. Victoria's Secret oczywiście oficjalnie wydało oświadczenie i powiedział: Nie, no nie dodajemy formaldehydu do staników. Tylko jedna pani zatrudniła firmę prawniczą i pan prawnik kupił ten sam stanik ze sklepu Victoria's Secret, z oficjalnego sklepu Victoria's Secret, i przeprowadzono badania w laboratorium na koszt oczywiście tej pani, która chciała pozwać Victoria's Secret, i okazało się, że ten stanik zawiera, uwaga, formaldehyd. Ale Victoria's Secret nadal się wyparł i powiedział, że my nie używamy w naszych stanikach formaldehydu, oczywiście, że nie, i dobro klientów jest dla nas najważniejsze. Niestety nie znalazłam, jak cała sprawa się skończyła, natomiast powraca ona co kilka lat, dlatego bardzo ważne jest, żeby wybierać rozsądnie, szczególnie bieliznę. I zakończając ten film, nie chciałam oczywiście zostawić Was bez żadnych wskazówek, moich przemyśleń i rozwiązań. Co możemy zrobić? Po pierwsze, kupowanie z drugiej ręki. Jeżeli kupujemy z drugiej ręki, jest bardzo wysoce prawdopodobne, że duża część tych chemikaliów została już wyprana z tego ubrania, bo było ono prane na pewno więcej niż jednokrotnie. Po drugie, jeżeli kupujemy coś z sieciówki bądź z mniej znanego źródła, warto, trzeba nawet wyprać to przed ubraniem. Jeżeli jest to ciemna rzecz, warto to wyprać więcej niż jeden raz. Po trzecie, warto wybierać, jeżeli kogoś na to oczywiście stać, materiały z certyfikatami. Nawet taki certyfikat Ecotext mówi o tym, że ten materiał nie zawiera niczego, żadnej toksycznej rzeczy, która mogłaby zaszkodzić skórę. Oprócz tego są inne certyfikaty, tak jak na przykład GOTS, który jest najlepszym całościowym certyfikatem w branży. Wszystko, co zostało użyte do wzrostu tej bawełny i do farbowania, jeżeli dzianina ma certyfikat GOTS, jeżeli cała dzianina ma certyfikat GOTS, musi być biodegradowalne i naturalne. Z tego miejsca chciałam Was zaprosić na mój profil Vinted, ponieważ po przeprowadzce porządnie wietrzę szafę, znajdziecie tam również różne książki, które możecie kupić razem z ubraniami. Link będzie w opisie pod filmem. Tymczasem chyba już będę kończyć i zachęcam Was do obserwowania mojego Instagrama i do obserwowania Instagrama Skrojone. Skrojone jest marką, którą współtworzę i tworzymy póki co bieliznę z bawełny organicznej właśnie z certyfikatem GOTS. Na profilu znajdziecie mnóstwo ciekawostek na temat etycznej mody i fast fashion. Staram się, żeby ten profil był jak najbardziej ciekawy i coś wnosił, a nie tylko sprzedawał. Sprzedawania jest tam chyba nie 10%, powinno się poprawić. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcimy czas do następnego filmiku. Pa!